Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w mojej własnej gierce, bo musimy porozmawiać o kilku rzeczach, plus chcę zrobić serię z tej gry, czyli nagrywać ją na kanał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba, zobaczymy ile tych łapek będzie i będziemy sobie robić serię z gry, w której będę wam wszystko opowiadał, pokazywał jak grać i co najlepsze będziemy razem mogli dodawać różne rzeczy do tej gry, bo jak wiecie, to jest moja gra, mogę do niej dodać wszystko. W każdym takim odcinku będę miał dla was kody promocyjne i dzisiaj, jak sobie wejdziecie w skrzynki i sobie wejdziecie w skrzynię kamienną, aktywuj kod i wpiszecie tutaj bonus 12, bonus 12, otworzycie skrzynkę, to będziecie mogli ją otworzyć za darmo. Ja nie będę korzystał z tego bonusu, bo nie chcę sobie ułatwiać gry i tylko działa dzisiaj ten bonus, więc warto wejść. I słuchajcie, na samym starcie, zanim zaczniemy grać, wiem, że dużo osób nie może się zalogować na gierkę i tak dalej. Czekamy, aż Google nam pozwoli jakby więcej osób wpuścić, bo codziennie może wejść tylko tam chyba 2000 osób, więc mało, bardzo mało. Ja dopiero dzisiaj mi się udało wejść po 2 tygodniach, więc wiem, co czujecie. Spokojnie, już napisaliśmy do Google'a, będzie... do Google'a, będzie... niedługo można grać już swobodnie. Czekajcie cały czas i na pewno sobie zagracie. Słuchajcie, na samym początku jeszcze raz wytłumaczę, bo to będzie odcinek pierwszy z tej serii i jeżeli będzie dużo łapek, to będziemy robić kolejne. Mamy tutaj coiny. Po co są nam coiny? Po to, żeby upgrade'ować tutaj naszego gościa, którego jeszcze nie ma, ale będzie niedługo. Będziemy mu dodawać zręczność, siłę i tak dalej, no różne tego typu atrybuty i będziemy chodzić na bossy, więc to będzie jakby kolejny update, więc do tego będzie nam złoto potrzebne. Złoto jest potrzebne też do otwierania skrzynek. Tutaj czasami będą skrzynki na przykład z itemami do CS-a, albo z Paysafe kartami, albo z takimi kartami Google Play i będziecie mogli sobie wygrać siano. Więc warto oszczędzać też te coiny, żeby sobie coś powygrywać, ale na razie jest to pierwsza wersja i tak dalej. Mamy głód i ten głód jest po to, że na przykład jak mamy tutaj startowy sobie drewnianą siekierę, no to jak zaczniemy kopać, no to zabiera nam pół głodu ten drewniane narzędzie, więc to jest tak. Już nagrywałem jeden odcinek, więc jak ktoś ten, to może mieć déjà vu, ale chcę z tego zrobić serię, bo ostatnio widziałem, że kilka osób nagrywa na YouTubie moją gierkę i dużo osób chętnie to ogląda, więc jakby stwierdziłem, że okej, możemy spróbować. Jak chcecie nagrywać odcinek z tej gry, bardzo chętnie, ja nawet polecę kilka osób, które zaczęłyby robić serię z tej gierki. Mówię, na razie nie ma dużo kontentu, ale uznajmy, że teraz co piątek na przykład będziemy dodawać nowe rzeczy, więc piszcie w komentarzu swój na przykład pomysł na questa, bo są questy, na przykład jakiego questa możemy zrobić i jak wygrasz ty, to na przykład mogę ci coś odpalić na stronce, na przykład dać na diamentową skrzynię kod, więc pisz, bo można wygrać. Także będziemy w co piątek robić update'y strony, na razie malutkie i myślę, że możemy razem w tym fajnie wziąć udział i co piątek by był odcinek jakiś fajny. Dobra, mamy tak, rozpocznij swoją przygodę z Noli w game od wykopania drewna. Weź udział, weźmiemy sobie udział, swoją pierwszą motykę, tu też możemy wziąć udział, stwórz kamienny kill off też, chociaż ten quest chyba jest zbugowany, trzeba będzie go poprawić i diament. Możemy w ogóle wszystkie questy wziąć, bo możemy mieć ich nielimitowaną ilość. Patrzcie, tutaj jest market, ludzie mogą wystawiać swoje rzeczy od najnowszych, czyli to przed chwilą ktoś ten patyk, od ceny, najtańszy jest lód za piątaka, ktoś wystawia na przykład, albo możemy sobie na przykład żelazne narzędzia zobaczyć, albo na przykład kamienne, więc tutaj ludzie wystawiają co chwilę. Z tego co wiem, najważniejszą rzeczą jest jedzenie. Tutaj ludzie wystawiają dużo jedzeń, niektórzy oczywiście drogie i tak dalej, bo można 15 rzeczy mieć maksymalnie wystawione na sklepie. I do czego? Dlaczego o tym mówię? Bo w ekwipunek mamy taki, nie? Więc sprawa wygląda tak, że czasami może braknąć nam miejsca, czasami można rzucić sobie kilka rzeczy na market i no i być stok. Dobra, otwórzmy sobie teraz 4 skrzynki, mamy stówkę, więc zobaczymy co nam dropnie z 4 skrzynek. Mam nadzieję, że nie 4 razy patyki, bo nie chcę zakładać drugiego konta. O, konta, dobra, motyka. Nie wiem, czy to się zalicza do questu, czy musimy stworzyć, ale no zobaczymy. Mamy motykę, mamy kilo, więc fajny start. Jeszcze zobaczymy sobie z 2 rzeczy. Mówię, jak będzie duży odzew, duży fajny odzew, to chętnie porobię więcej tego typu odcinków. No i jeszcze raz, wydaliśmy wszystkie nasze coiny, żeby zdobyć motykę też, więc bardzo proszę, dobra. Teraz tak, czy questy? Przyjęte, no niestety. Cóż, pierwszą motykę, więc musimy ją stworzyć. I tak, w craftingu możemy na przykład rozłożyć sobie pieniek na patyki. Stwórz. I teraz potrzebne by było nam 2 drewna. Dobra, zasadźmy sobie 2 motyki tutaj. Cyk, cyk. I cyk, kamienny kilo. Dzisiaj możemy pograć do końca głodu sobie ten odcinek i zobaczymy, ile nam uda się wyfarmić w ciągu tego jednego głodu i jak daleko zajdziemy. Więc na razie to by było na tyle. Mam jeszcze ogród, który będziemy musieli najlepiej kupić, bo w ogrodzie można sobie zasadzić rośliny, dzięki czemu możemy odnawiać głód i potem dłużej kopać. Na razie jesteśmy na etapie drewnianych narzędzi i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku naszym celem będzie otworzenie sobie może jednej kamiennej skrzynki, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Albo może w ogóle drewniane full narzędzia zrobić. No dobra, w każdym razie tu zostaje
zostało trochę czasu, więc widzimy się za 5 minut. Dobra, minęło trochę czasu, 3 minuty. Tutaj kilof się jeszcze kopie, ale możemy sobie odebrać. Tu jest bardzo dobry loot z drewnianej siekiery. Z tego słabszy, aczkolwiek dwa ziemniaki. Ziemniaki można od razu jeść, przy czym my ziemniaki sobie zachowamy na potem. W każdym razie, możemy sobie przekładać w ogóle itemy, nie wiem czy wiecie. Po prostu sobie przenosicie je gdzie chcecie. Także sadzonka jest na razie nic nie warta, możemy sprzedać za 20. Tak samo jak loot, nie jest nam potrzebny. Ziemniaki można jeść, więc zostawiamy. Bambusy nic nie warte obecnie i do niczego nie służą, więc tak. Niektóre są itemy, które do niczego jeszcze nie służą, ale będą służyły potem, więc jakby na razie możecie je kupować tanio, a potem może się okazać, że to będzie bardzo dobry item, więc jakby, wiecie o co chodzi. Stwórzmy tą botykę, będziemy mieć narzędzie, dobra. I teraz tak, odbierzmy questa, odbierz nagrodę za wydobycie drewna, więc odbieramy sobie kilof i odbieramy sobie również nagrodę za motykę. I dostajemy nasiona dyni bodajże, czekajcie, tak, dobrze mówię? Nasiona buraka, więc to jest nasiona do zasadzenia sobie w ogrodzie, ale dzisiaj się ogrodem nie będziemy zajmować, tylko w następnym odcinku. Mamy jeszcze 3 drewna, więc z tego drewna, żeby nie tracić czasu po prostu, to zrobimy sobie patyki i z patyków zrobimy sobie tak, cyk. Cyk i zrobimy sobie jeszcze, proszę was, jedną drewnianą motykę, bo zawsze to są jakieś surowce do wydobycia. Mamy jeszcze 5 sekund, więc poczekamy na ten kilof, znowu zostawię całą planszę i się będziemy widzieć potem. Mamy już 60, więc cyk, o tutaj nawet spoko, znaczy nie, no dobra, to do dupy, bo węgiel jest mało warty, jeden kamień. Mamy 80, więc znowu ja bym poszedł w skrzynki i jeszcze raz sobie otworzył, dwa razy jeszcze potem otworzył sobie, bo chcę jeszcze więcej narzędzi mieć. No niestety tutaj tylko patyk, no więc najgorzej, bo wymieniłem prawdopodobnie 25 coinów za jednego coina. Ale drewniane rzeczy są OP na start, więc więc to jest niefajne, co tutaj się dzieje, niestety. No please, daj, chociaż jedną, dobra, chociaż jedną drewnianą rzecz dało. Więc teraz tak, wywalamy tak, u góry sobie walniemy kilofy, cyk, żeby było. Na dole walniemy sobie motyki, niektóre rzeczy wróciły, niektóre nie, bo tutaj się psują rzeczy. I siekiery, więc jak widzicie, motyki idą najszybciej, więc może byśmy zainwestowali w motyki w ogóle. Prawie połowę głodu zjedliśmy, no i co, teraz musimy czekać. Co my mamy w ekwipunku? Mamy tak, mamy kamień, który jest jeden warty 20, więc to jest pogu. Mamy jedno drewno i dwa patyki. Zobaczmy na markecie, bo jeszcze może jest jakieś drewno do kupienia. Drewniany. Patyk za 40. Naprawdę ktoś sprzedaje patyk za 40? Już widzę, że będzie trzeba lepsze opcje wyszukiwania dodać. Czyli tutaj na przykład wyszukiwanie, na przykład drewno, bo teraz muszę szukać. Ale w ogóle ustawmy od ceny, od najtańszej. No najtańsze patyki są po 40. O, w ogóle właśnie, możemy zrobić kamienną łopatę. Czekajcie, cyk. Cyk i cyk. I mamy pierwszy kamienny item. Kamienna łopata, stonks. No to łopatę też dajemy. Łopata już więcej zabiera. I 10 minut. Zobaczymy, czy w ogóle się będzie opłacało. Także znowu czekamy dla was. To będzie znowu chwila. A ja sobie tutaj chwilę posiedzę. Mamy 5 coinów. Juhu. No nie jesteśmy bogaci za bardzo. Aczkolwiek zawsze mamy pyry. I mamy jedno drewno. Także czekamy. No dobra. Tutaj na łopacie jeszcze 6 minut. A zobaczymy tak. Siekierka. No nie jest tak źle. Zawsze można coś stworzyć. Z motyki niestety szału nie ma. Tutaj dużo kamienia i tutaj dużo węgla. Tak, węgiel useless, nie przydaje się do niczego jeszcze. Na razie sprzedaję, ale, ale potem mogę żałować. Tak, z narzędzi wróciło nam trochę, więc spoko. Bambus sel cały, lód cały sel. Teraz tak, mamy 5 drewna i mamy 5 kamienia. I teraz tutaj jest ten zbugowany quest z kill-offem prawdopodobnie. Zobaczymy, czy jest zbugowany, bo u jednego kolesia na filmie widziałem, że mu nie chce go zaliczyć, więc zobaczymy. Tak, o tobie byku mówię. Ja tam komentowałem takie jednemu kolesiowi filmy, który grał na mojej stronce. Tam czasami oglądam, jak on pójdzie, nawet wszystkie obejrzałem. Dobra, i zobaczymy, czy ten quest jest zbugowany. Pełny ekwipunek, tak. Ten quest jest zbugowany, ewidentnie trzeba będzie go naprawić. Dzięki za to, że nagrywacie tę stronę. Dzięki temu widzę, że są takie problemy. Dobra, będziemy mogli. O, widzicie, teraz nie zadziałało. Dlatego trzeba odświeżyć stronę sobie na spokojnie. Bo tylko drewno się da skraftować tutaj, w sensie patyki. Dobra, więc patyki sobie dajemy znowu, cyk. I damy sobie w ogóle, teraz zrobimy sobie kamienną motykę na przykład. Okej, okay. Jeszcze sobie zrobimy z jednego patyki. I teraz zrobimy sobie cyk. Cyk. I może drewnia... Nie no, zrobimy sobie tą motykę. Spróbujmy jeszcze raz. Zaryzykujmy. Aha, czasami się tutaj zmienia profilowe, bo takie wgraliśmy dla testy. I czasami się buguje i się zostawia. Dobra, więc teraz tak. Mamy bardzo dużo rzeczy. Kamiennego kilofa pierwszy raz przetestujemy. Drewniany kilof, bo chyba najfajniejszy profit. Kamienna motyka. Okej, okay, chyba starczy nam na wszystko idealnie, bo to zabiera po połowie głodu. Także no, dzisiaj sobie jeszcze wykopiemy to i zobaczymy, z jakim stanem skończymy. Mam pusty głód, więc skończę sobie grać w tym momencie. I zobaczę, znaczy w sensie jeszcze wydobędziemy to i zobaczę. Zobaczymy potem, z iloma coinami skończymy. Plus, jak pójdę spać, to zacznie mi się regenerować tutaj wszystko, więc oczywiście mogę zjeść jeszcze ziemniaka. Pokażę wam, zjedz sobie ziemniaka i taki ziemniak mi dodał cały głód, więc teoretycznie dwa razy drewnianymi narzędziami mogę znowu kopać. A jak skoro mogę, to czekajcie, skrzynki i spróbujmy z dwa wydropić drewniane narzędzia. Czemu nie?
No daj, daj tylko... Uuu, żelazo, żelazo jest spok, bo żelazo możemy sprzedać i nawet kupić sobie dwa narzędzia. Dobra, drewno jest useless, jeszcze raz, zobaczmy, ostateczna próba. Cyk, 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 cyk i drewno, czyli mamy dwa razy drewno. Czyli dobra, będziemy mogli zrobić drewnianą łopatę, albo nie, w ogóle czekajcie. Tak, moglibyśmy żelazo sprzedać na markecie, wystawić, ale my chcemy squixelować, bo dla strony się sprzedaje od razu i kasę się dostaje od razu. I teraz tak, drewniane, cena... O, tu jest na przykład kup teraz, tak? Kupimy od jakiegoś gracza i kupimy sobie tą motykę. Okej, okay, teraz tak, cyk. Mamy dwie rzeczy, możemy sobie je dorzucić do kopania, czemu nie? Ktoś sobie stworzył, sprzedał i na mnie zarobił. Ty nawet nie wiesz, że pewno ja od niego odkupiłem te rzeczy. Dobra, w ekwipunku mamy dwa ten, więc teoretycznie jakbyśmy podładowali się jeszcze jednym ziemniakiem, poszli do craftingu, stworzyli sobie patyki, to jest po patyków byśmy zawalili sobie jeszcze jedną łopatę. Co prawda łopata tylko do pola uprawnego się przydaje, ale to w kolejnych odcinkach wam powiem, do czego służy pole uprawne. No i dobra, teraz poczekamy 15 minut, aż się wszystko zrobi. A nawet mi połowa głodu jeszcze została. Ale no nie mogę nic zrobić niestety. Taki ziemniak jest OP, patrzcie. Sprzedaj za 20, ale możemy na markecie wystawić. I myślę, że na markecie na luzie taki ziemniak za 40 nawet pójdzie. Jak jednego sprzedamy. Jednego za 40 wystawiłem i patrzcie, i drugiego też wystawię za 40, sprzedaj. I zobaczymy, czy za 15 minut, jak tutaj wrócimy, czy to się selnie, czy będę miał więcej coinów. Powinienem mieć 89. Bo na przykład jak sobie wejdziemy teraz w market i ustawicie sobie, żeby wam pokazywało moje, twoje, o. O, już zeszło, patrz, 49, a gdzie drugi? Czekajcie, market, o, zeszło, obydwa ziemniaki w 40 i zeszły w sekundę, patrzcie. Dlatego jest taki popyt wielki, najłatwiej zrobić sobie siano na tej grze na jedzeniu, więc w ogród trzeba będzie zainwestować w kolejnym odcinku, ale to w kolejnym. Dobra, czekamy, aż wszędzie będzie się dało odebrać i zaraz się widzimy. No i dobra, jesteśmy już z powrotem, odbieramy na razie to, co znamy najlepiej, czyli po prostu sobie odbierzemy wszystkie motyki. Ja na razie nie widzę tutaj nic, cyk, dobra. Tak, z... ziemia uprawna z kamiennej, super. O, to bardzo dobrze, kobelek. Z tej, oj, bardzo słaba łopata i bardzo słaby kilof. Z rzeczy mamy, poczekajcie, z rzeczy mamy w ogóle, tak, 6, 7, 8, 9... 10 narzędzi, tutaj mam jakieś bloki. Ziemia uprawna jest pogu, ona jest bardzo droga, nawet jakbym ją wystawił za pewno 300, to by zeszła. I teraz tak, to są rzeczy do selu, poza ziemią. Ziemię sobie zostawimy, czyli tak, to selujemy. To selujemy, to selujemy, to selujemy i ziemniaki zostawiamy, bo ziemniaki możemy sobie wystawić za 40 za jednego, więc sprzedaj na markecie jeden 40, sprzedaj drugi 40. Po ile chodzi ziemia uprawna na markecie? Nie wiem, ale chyba chcemy ją wykorzystać, więc nawet nie wiem, czy chcę ją używać. Mamy nasiona arbuza, nasiona buraka, więc w każdym razie powiedziałem, że otworzymy sobie jedną kamienną skrzynię, jest tutaj szansa na kamienne rzeczy. Nie opłaca się raczej otwierać tej skrzyni, ale powiedziałem, że na końcu skrzyni otworzymy kamienną, więc jeszcze na sam koniec odcinka kamienna skrzynia i kamień, więc 120 czy tam 150 zamieniłem za dwa kamienia za 20. Pamiętajcie o kodzie, że tutaj możecie wpisać, czyli bonus 12 i otworzyć sobie taką darmową skrzynkę. No w każdym razie ja zostawiam tutaj sobie jeszcze, dajmy na to, kamienny kilof, bo mam na tyle. I słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Jeszcze tylko chcę zobaczyć, za ile jest ziemia uprawna, czyli co to będzie, to będzie skarb? Tak, to będzie skarb. Ziemia uprawna za 1000 ludzie wystawiają, a najtańsza, bo jest bardzo dużo stron, ciężko będzie znaleźć, nawet nie szukam. W każdym razie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Najbardziej opłaca się sprzedawać jedzenie i jeżeli będzie dużo łapek, będziemy kontynuować tą serię. Cześć!